Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy na plaży Piratów. Tutaj w Sopocie jest coś takiego jak plaża Piratów. Zaraz to pokażemy. Tak to wygląda. Tutaj mają menu. No i jest tutaj plaża Piratów. Proszę bardzo, idziemy. Tu jedna piratka z pistoletem idzie. Z tyłu jej widać coś. Coś się jej majta. Idziemy do tej tawerny. Ahoj. Plaża Piratów. To jest oczywiście nad samym morzem. Nad Zatoką Gdańską chciałem powiedzieć. Plaża Piratów. O, tu jest morze. Nawet podjazd dla wózków niepełnosprawnych jest. Widać plaża Piratów. To jest menu. To wygląda tak szyld. Pokład niewolników to tam jest. O, mamy pokład niewolników. Oczywiście liny. No, plaża Piratów jest pusta. Chociaż nie, tam kogoś widzimy. Ahoj! Witamy na plaży Piratów. A pan skąd przyjechał? Smacznego. Z kosmosu. A ja nie. Czerwony korsarz z Gdańska, lepiej mówić prawdę. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co, skąd państwo są? Stąd. Tubylcy? Tubylców dzisiaj nie rabujemy. Tak wygląda plaża Piratów, tam jest plaża na Zatoce Gdańskiej. Dzień dobry pani! Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, Czerwony Korsarz, redaktor. Co pani tu robi, proszę panią? Jestem kelnerką, przy tym to nie wolno kamerować. To się filmuje, nie kameruje, po polsku trzeba mówić. Proszę panią, tu wszystko wolno. Dzwonek zadziała? Przecież będziecie mieli reklamę w telewizji, o co wam chodzi? To kosztuje. No proszę bardzo, oni się boją. Oni się boją Czerwonego Korsarza i mówią, że nie wolno kamerować. Co znaczy kamerować? Filmować zawsze mogę. Przecież po to przyszedłem, żeby to sfilmować. Tam w siatkówkę grają chłopaki. Jak widać. Plaża Piratów. No jest taka tawerna nad morzem, znaczy nad Zatoką Gdańską w Sopocie. Chciałem powiedzieć. No i tutaj można prosto stąd lecieć na plażę. Tutaj jest taki drewniany budek. No i tutaj zabawy dla dzieci, można w siatkówkę grać. A tutaj widać Orłowo. Takie bardzo molo jest też tam. Teraz przybliżymy ten temat. Molo. I tam jest Orłowo, urwisko. Tam jest molo, widać, prawda, już to molo. I brzegi urwiste. No tam nie można przechodzić formalnie, bo tam się obsypał, psuwa. Tam był bunkier. Kiedyś się zsypał do wody razem z tą ziemią. Trzeba było go po prostu zlikwidować. Była strefa obronna za czasów dawnych. Tutaj była straż graniczna i komuniści. No, co chwilę stała wieżyczka, żeby kajakiem do Szwecji nie uciec. Tak to było na tych plażach. Polska Telewizja Narodowa. Statek piracki tutaj też jest, nie? Statek piracki jest, to dobrze widać przy molo. Sumuje statek pirat. Teraz go pokażemy. O, jest już. Widzimy to statek pirat. To jest nasz statek z naszej flotyli. Bo w Gdańsku jest Czarna Perła i Lew. Tu jest statek pirat. No stoi, sumuje przy molo. No, wozi turystów na wycieczki. Można sobie popłynąć w rejs. Także zapraszamy do tawerny i na pokład statku Pirat w Sopocie. Ahoj, póki jeszcze pływamy. Ahoj, Czerwony Korsarz z Gdańska pozdrawia wszystkich tutaj chętnych do przybycia.